Ja witam Was bardzo serdecznie w drugim z odcinków o projekcie ŁADA. Czyli po prostu ostatnio porościnałem troszeczkę przód, dzisiaj zajmę się resztą karoserii. Pisaliście mi w komentarzach na jaki kolor ma być pomalowana ŁADA. generalnie nie było tam jednoznacznej odpowiedzi, więc w zasadzie wybierzemy sobie jakiś tam po prostu kolorek, który gdzieś nam się spodoba. Odnośnie tych części, tutaj jeszcze dostałem informację, że aby one były jakoś tam. Po prostu równe, to trzeba użyć szpachli. I się generalnie nic nie zmieniło? No nie. Chyba, że ja tej szpachli źle używam. Ale no jak można źle szpachli użyć? Nie, co? nie wiem, czy to w ogóle jest do tego. Generalnie, body filer. Sprawdziłem sobie nawet na YouTube i to generalnie to było tak właśnie, tak jak mi tutaj ktoś pisał, że to działa w zasadzie na karoserię, która jest tak naprawdę naprawiona już młotkiem, tak, ale, ale, ale to było robione na samochodzie, w sensie, o, hej, zadziałało i to chyba musi być, wiecie co, karoseria musi być zamontowana i w tym przypadku, no to nie jest zamontowane, bo... Czy będzie w ogóle dziś trzymać? Teraz? To jest od tego? To jest od tego? Ojej. Dobra, to się jednak nie będzie trzymać, bo pewnie nie ma na czym. Generalnie sprawa wygląda następująco. To jest maska? To jest przód. Sprawa wygląda następująco, że pewnie tak samo jak z młotkiem można pracować, ale tylko na założonych tutaj elementach. Jest mój młotek. Czemu ja kupię części wiecznie, narzędzia, klucze, młotki, o jest młotek, tu się schował, kurde z tymi zderzakami, aha bo to jest tutaj kupeczka, która jest elegancka, tak, i tu mogę coś naprawić, poczekajcie, szukam jakiegoś miejsca, w którym by były jakieś wgniecenia, ale no nie ma, no widzicie, taki, taki piękny samochód kupiłem, że aż nie ma wgnieceń, więc... Tym się pobawię generalnie później, bo być może oszczędzi mi to troszeczkę tutaj na tym, żebym kupował nad kole. Natomiast teraz, tak, tu jest wszystko ogarnięte i kobelo. E, tu byśmy mogli zdemontować teraz tak. Czemu to jest krzywe. A może tutaj młotek by zadziałał bo to chyba jeszcze da się tutaj naprostować. Niestety się nie da. Okej, okay. oko. No to robimy tak: renowację tutaj całego tego całej tej karoserii pokaż mi tutaj czy to ładnie to wszystko wygląda a czy to przypadkiem tutaj chodzi dobra to się otwiera więc generalnie to działa z tej strony ok szybka schodzi więc nie mam tak naprawdę tutaj nic do roboty to działa to działa pięknie cudownie cudownie ręcznie działa no bo musi działać e, tutaj z tego co pamiętam to wskaźniki działały, okej. Okay. Więc jest luzik malinka. Nie no, ogólnie to chyba tutaj nie mam za dużo do roboty prócz zewnętrznej karoserii tak naprawdę. Bo tak, on jest ja ani gdzieś tutaj powinien. A czekaj, sprawdzimy sobie, jak to wygląda pod spodem. Bo być może jakiś element po prostu potrzebuje odnowienia, ale ale. Ale. O właśnie. I tu coś trzeba było robić. Z dziura. Co to jest? Co tutaj się znajduje? A nie, to nie jest dziura. Trochę mi to wygląda jakby tutaj po prostu karoseria była nie taka mm, za prosta jak to wygląda. Z zewnątrz, pokaż. Nie, 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 nie! Jeszcze trochę wyżej. Dobra, bo jakąby by spadł, to już jest kaplica, nie? O, tu jest jeszcze rdza. Nie, to się, to się odbija wszystko. To jest piękny samochodzik tutaj po prostu. Dobra, czyli tak już chyba musi zostać. No dobra. Czyli tak, mamy do wymiany jeszcze ten tutaj wał napędowy, tak? Ja mogę go tu po prostu sobie... Aha, z biegów, no tak. Tego? Aha, bo to... Dobra, bo to jest od tego. Yy... Tu jest klucz. To jest klucz, wiecie na początek wszystko trzeba rozmontować, Odłożyć w jakieś tam powiedzmy jedno miejsce. Pewnie z tej strony jest jeszcze jedna, nie? Oj, tam na górze jest jeszcze. A to mnie zaskoczyło teraz. Ja już mogę to ściągnąć. Tu jest jeszcze przekraczane, zobacz jakie te detale. Z tej strony i to zaraz mi wszystko odpadnie tutaj, nie? Okej, okay, to mamy ściągnięty. To pewnie będzie droga, jak cholera. Chociaż na złomie mogę poszukać jakiejś części. Też. O, tu będzie trochę zabawy z tym, bo tutaj jednak trzeba troszeczkę więcej odkręcać. Ojej, oj, oj, to, 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 to na zawieszeniu to się trochę chyba później zajmiemy. Wiecie, bo to tak. Czekaj, ja muszę znowu tutaj pod, podejść od tej strony tutaj, bo niestety, ale nie złapię tej jednej śrubki. Czyli z tej strony mogę podejść. Ja mogę to zrobić, mogę to zrobić. I to właśnie zrobiłem, bo już myślałem, że będę musiał wyciągać cały silnik. Dobra. I tak, skrzynia biegów, a być może jakąś inną damy tutaj, jeśli jest, bo widzę, że jest mm, skrzynia biegów, ale z oznaczeniem 5. Więc prawdopodobnie może być coś jeszcze tutaj innego. E, tutaj, tak naprawdę. Aha, ten jeszcze, ten jeszcze elemencik. Tyk, ek. To całe, bo to zaraz będziemy chyba rozbierać tutaj, nie? Coś mi się tak wydaje. Pokaż. Jeśli to odkręcę, to właśnie, powinienem to ściągnąć, filtr powinienem wyciągnąć i to generalnie powinienem. O, pięknie! Cudownie! Lepiej sobie tego nie mogę wy, 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 wymyślić. Tylko teraz tak, to jest jeden element nazwane jako dwa. Jakby. Jakby dwa. Ok. E, to jest gitarka, bo to będzie trzeba później skręcić. Tak, bo to o tym będzie trzeba pamiętać. Generalnie. Wszystko tutaj trzeba skłaść na jedno miejsce. Ogólnie, chyba już po robocie będzie. Jako takiej. Bo tutaj, tak, pozostałe elementy silnika widzę, że są w takim. No nie są w takim jeszcze dobrym stanie. Tutaj widzę jeszcze jedno. Zawieszeniem też będzie trzeba się zająć. To na 100%. Kurde, nie te kable. Aha, bo to jest odłączenie od. Co tu się dzieje? Dobra, odłóż te kable, odłóż Pokaż te kable. Mogę te kable? Mogę te kable? Nie mogę tych kabli. Dobra, to. To nie jest jakaś pompa paliwa? Przypadkiem? Tak, to jest pompa paliwa. Ja jestem obcykany już tutaj. Ej, weź to. Ja tego później nie założę. Na pewno. Bo ja już zapomniałem, gdzie to było. Eee, ten jeszcze. Ja Co jest... odkręca, to jest więcej części. Tak nie może być. Tak nie może być. To jest, to jest filtr paliwa, pewnie, nie? Nie. To jest. Em, od zapłonu. Od zapłonu. Chyba dobrze to powiedziałem. A z tymi przewodami to co? Ja muszę chyba z tej strony to podkręcać, nie? Najpierw. Ja powinienem jakiś płyn tam spuszczać z tego. Chyba nie, no co wy. Płyn spuszcza. Czeka, bo to jeszcze do tyłu leci. Kurde, to nie takie proste. To nie takie proste. Gdzie to jest? Tu, 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 tu. To jest tu. Mam nadzieję, że to jest jako jeden element, że to nie jest jeszcze nigdzie łączone. Halo, halo. Halo, halo. Ok. Aha, bo tu jest płyn. Tu jest płyn. Czy mi się odkręciło? Co to jest? Matko jedyna, co jest znowu odkręci. A, dobra. To są przyrządy. Przyrządy że się odkręcił. Bo wiecie, bo te śruby tutaj te wystają. I to jest takie trochę mylące, nie? Patrz. Znowu coś otworzyłem. A, dobra, gitara, to już wiem. Czyli to jest wszystko zrobione. One są faktycznie takie pordzewiałe, czy to one tak wyglądają? No chyba raczej tak nie powinny wyglądać przewody hamulcowe. Płyn się nie wylewa, na szczęście. Na szczęście. Dobra. Trochę za duże jak na ten teraz, ale fajnie, że po prostu kable no, się zwijają w takim wiecie, jakby no do takiej jakbyś puli. o. Generalnie jakoś tutaj widzę, że nie jest to jakieś konstruowane zbytnio skomplikowanie. I by można było to chyba nawet sam remont silnika tutaj przeprowadzić, a właśnie jestem ciekaw jak to jest w środku, a nie, już nie jestem ciekaw. Dzisiaj się zajmuję tylko Tylko skrzynią biegów, zawieszeniem i innymi pierdołami. Hmm. Dobra Więc co? Dałoby się Zapakować w pudło Ale z pudła to mi nic nie da Czemu to aż tutaj wylądowało? Przepraszam bardzo, jak to masz tutaj być? Tak, bo zaraz narzędzia pogubisz. Okej. Okay. wszystko porobione. To jest jakieś krzywe. To jest takie krzywe, że ja myślę, że tu też pachnie. Da się? Bo zobaczcie, te drzwi są w ogóle jakieś krzywe. To jest krzywe. To jakby troszeczkę ktoś nie niedomajstrował tutaj wcześniej, kupił jakieś dziwne drzwi. Bo tu się dało, być może młoteczek, spróbujmy młoteczkiem. Ja, dobra, czyli tak musi być. Tak, niestety musi być. Dziwny jest ten samochód. Ale okej. Okay. No to teraz tak, wypadałoby pójść i kupić parę rzeczy, na przykład skrzynie biegów. Skrzynie biegów i srebrza, da, okej. Okay a bo to jest, to jest nie jest sedan, tylko to jest ten drugi, skupę. Tu mamy ładnie pięknie, ale nie widzę chyba tego czego potrzebuję. To potrzebowałem linki hamulcowe. Czekaj, gdzie one się zrobiły? O, I to nie jest to, bo to jest tylko ta jedna końcóweczka tutaj, nie? To jest ta jedna końcóweczka, która, no właśnie też tutaj nie do końca, ona jest taka ładna. Pokaż, bo jak już to kupiłem, to przecież nie będę tego wyrzucał do śmieci. Patrz, znowu zgubiłem klucz. Ale jasno nie ogarnięty. Ej. Tu jest. Ja muszę w jedno miejsce to odkładać. Ale spoko. Skoro ja sobie kupiłem, to zobaczcie. I on zupełnie teraz inaczej wygląda. Czyli po prostu to też wymaga jakby takiej. Powiedział wymiany. Czekaj, że zaraz coś tutaj nie podkręcał. Aha, tutaj nie dokręcę, bo tamtego przecież nie ma. Ok. To, to już w zasadzie bym powiedział, że można do pudła spakować. Bo z pudłem pójdziemy zaraz do. Na śmietnik chyba pójdziemy, no bo gdzie mamy iść z tym? Jak nie na śmietnik. Dobra, widzę, że jest skrzynia biegów, ale skrzynia biegów jest w zasadzie tylko jedna, więc nie ma tutaj jakby. Innej możliwości więc muszę kupić tą 426 Generalnie ja mam kaskę no bo tak się przygotowałem do tego o to jeszcze mi było potrzebne Jeszcze mi był potrzebny ten drive shaft Ten napędowy tylko teraz tak czy ja go tu znajdę no nie że go w silniku tutaj nie znajdę Gdzieś go muszę znaleźć Tu będzie Jest I to by było na tyle Czekaj, tego chyba nie potrzebowałem, nie? Bo. Mm, aha, to jest zablokowany dyfer. A ten nie. Nie, ja tam chyba całą beleczkę potrzebowałem tam do mnie. Ale spoko. Na razie tutaj to wszystko. Na razie tylko takimi pierdołkami się zajmiemy, jak wymiana skrzyni biegów, czy po prostu. Co yy, napędowego, to jest wał napędowy. mi się wydaje. Znamię. Zaraz będę pisać, jeśli się nie znać. Zmieścisz się do kartonu? No, musisz się zmieścić. No że złomu, złomu nie ma, nie? że złom oddawać, a dobra to się nie zmieści pokaż, I mamy tak, jaka ona jest ładna w porównaniu do tej człowieku, przecież ona tak wysłużona tam była, że to jest szok że w ogóle coś takiego miało miejsce i to też jakie, takie błyszczące ładne Uf, elegancko coś było tutaj o dobra, daj mi kluczyk bo od razu ja to wszystko montuję nie ma takiej innej opcji nawet już tutaj to przy oczu. ok Okej, zamontowane, pięknie. Tu jeszcze jakieś kabelki szły, ale to powoli, spokojnie. Po kolei. Weszło. I co będę w stanie tutaj od tej strony dokręcić? To sobie dokręcę. bo wszystko będę w stanie tutaj, z tej strony, no pewnie. Już z tej jest łatwiej, a ja tam się od spodu męczyłem. Ale no, już teraz nie uniknę tego. Czekaj, okay, bo jeszcze to trzeba wynieść. Żebym tego przypadkiem później nie szukał gdzieś tam do montażu. Teraz tak. Do samej góry. Gdzie ten nowy? Tu jest ten nowy. To. Nie, ja go chyba nie będę musiał później odkręcać. Nie, chyba nie. Raczej nie. O tu jest, bo zgubiłem się troszeczkę wiecie. Dobra to jest przykręcone i z tej strony mam przykręcone pięknie. Aha czekaj czekaj czekaj. Zaraz będę gubił, coś pootwierałem. Zaraz sobie to pozamykam. Generalnie okej okay, tu jest ładnie, pięknie, super, elegancko. Dobra jeszcze to. Jeszcze to muszę. Dobra całym tylnym zawieszeniem to się zajmę w sumie w następnym odcinku. To tu też by się zawieszenie przydało wymienić. O oh, kurde, pokaż jak to jest. 5,5 tysiąca. No ale w sumie dużo rzeczy nie ma. Dużo, dużo karoserii nie ma. No prawie, że pół przodu nie ma, tak? Nie pamiętam, za ile ja to kupiłem. Ale chyba nie całe 6? A może sobie będę musiał, będę musiał sobie przypomnieć. To e, to będzie trzeba jeszcze pomalować. Światła, wiadomo, żaróweczki i tak dalej. No i na ten moment to by było na tyle. Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że Ci się podobało. I tak, to oczywiście, łapka w górę. Napisz jakiś komentarz, zasubskrybuj na kanał, jeśli jesteś nowy. Ja Cię zapraszam na mojego Instagrama, Discorda, TikToka. Wszystkie linki masz w opisie. I mam nadzieję, że do następnego. Na razie.